piątek 20 grudnia w świąteczny nastrój została wprowadzona społeczność publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozienicach. W obu tych placówkach odbyły się spotkania wigilijne. W PSP nr 3 przybyły gości, w tym burmistrza Piotra Kozłowskiego powitała dyrektor placówki Agnieszka Woźniak, po czym zaprosiła zgromadzonych na montaż słowno-muzyczny ukazujący wydarzenia w Betlejem sprzed ponad 2000 lat. Odbył się on pod hasłem, aby każdy dzień naszego życia był tak piękny jak noc Bożego Narodzenia. Uczniowie opowiedzieli zgromadzonym historię narodzin Jezusa, przeplatając poszczególne sceny odpowiednio dobranymi utworami muzycznymi. Za swój występ nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Za przygotowanie przedstawienia odpowiedzialne były panie Joanna Baryłowicz, Joanna Lisicka, Mariola Kwiatkowska, Monika Banaszkiewicz, Anna Stępień, Anna Matera i Bożena Markowska. Spotkanie to było też okazją do podsumowania szkolnych świątecznych konkursów muzycznego i plastycznego. Był też czas na składanie życzeń. Przekazał je burmistrz Piotr Kozłowski, który życzył spokoju, odpoczynku w gronie najbliższych oraz aby każdy w te święta znalazł swój kawałek nieba na ziemi. Ksiądz Robert Kowalczyk z parafii pod wezwaniem świętej rodziny przybliżył wydarzenia z Betlejem i opowiedział o historii tego miejsca. Odczytany został też fragment Ewangelii według świętego Łukasza, mówiący o narodzeniu Pana Jezusa, po czym przyszedł czas na opłatek i składanie sobie życzeń. W świątecznym nastroju upłynęło też spotkanie w PSP nr 1 w Kozienicach. Tu wszystkich zgromadzonych powitały dyrektor Maria Sampolińska oraz wicedyrektor Danuta Jakubiak. One też przekazały całej społeczności szkolnej świąteczne życzenia. Po odczytaniu fragmentu Pisma Świętego i symbolicznym przełamaniu się opłatkiem rozpoczęły się jasełka. Patronowały im słowa Bóg się rodzi. Nie zabrakło świętej rodziny, pastuszków i trzech króli. Opowieść wydarzeń, które miały miejsce w Betlejem ponad 2000 lat temu, przeplatana była tradycyjnymi kolędami i pastorałkami w wykonaniu szkolnego chóru. Zgromadzeni usłyszeli m.in. takie utwory jak Gdy śliczna panna, Cicha noc czy Bóg się rodzi. W przygotowanie występu zaangażowały się panie Urszula Grabiec, Elżbieta Komorowska, Ewa Izdebska i Maria Pawelec.